Wygląda na to, że będzie ok, tak jak teraz może być. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajna pogoda i czas też sprzyja na to, żeby przestawić się na latanie takie na zewnątrz, ale też trochę wewnątrz. I dzisiaj będzie bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o osoby początkujące w FPV. Jakiego kłada sobie zakupić, żeby go nie rozwalić łatwo, żeby fajnie sobie poćwiczyć, jak jest ładna pogoda na zewnątrz, jak jest brzydko w środku. Oto odpowiedź, jest to IMAX Tiny Hawk S. Jeden z moich ulubionych kładów FPV dla początkujących, naprawdę mega pod względem przede wszystkim wytrzymałości, bo to jest chyba najważniejsze. Jest bardzo wytrzymały na kolizję, jak widzicie, już wiele razy miał crashe, nic mu się nie stało, bardzo dobrze sobie radzi, jest przede wszystkim lekki i też ludzie nie boją się tego kłada. Zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o gabaryty w porównaniu do Mavic Mini, który naprawdę jest mały. Mavic Mini jest miniaturowym dronem, a IMAX Tiny Hawk S jest jeszcze mniejszy. Waży 30 gramów, Mini waży 250 gramów, więc widzimy, że to jest prawdziwe maleństwo. Jednocześnie jest bardzo sprytny, ma silniki bezszczotkowe i w dodatku jesteśmy w stanie te silniki jeszcze wymienić, dlatego że one mają połączenia na wtyczki. Więc nie dość, że wszystkie komponenty są bardzo tanie, to jeszcze serwis tego kłada jest bardzo łatwy. Śmigła ma 4 łopatkowe, także umożliwia też akrobację. Wymiana śmigieł jest stosunkowo prosta, trwa to wszystko moment. Mamy podłączenie micro USB, możemy go też skonfigurować w Betaflight. Słuchajcie, zwykle działa na akumulatorach 1S. Ja tutaj stosuję do niego te akumulatorki 450 mAh. Chyba najlepiej to wychodzi. Bardzo fajnie tutaj pasują. Są takie dwie gumowe opaski. Podłączamy i momentalnie jest już gotowy kład do działania. Bardzo fajny, mały kamerka, którą można regulować też i ma całkiem niezły zakres dynamiczny. Oczywiście to nie jest super jakość, ale do ćwiczeń jak najbardziej. Przede wszystkim to jest zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o loty w małych przestrzeniach pomiędzy drzewami, przeszkodami. Zaraz to zobaczycie. Super i też jest kompatybilny. Można go kupić w dwóch wersjach, albo w wersji Bind to Fly, czyli tylko i wyłącznie dron w tym opakowaniu, w tym case, który tutaj Wam pokazywałem, albo w zestawie Ready to Fly już z prostymi goglami i z prostą aparaturą. Ja używam do niego aparatury Taranisa i też używam zwykłych gogli Ishin EV800. Prosta, bardzo prosta jest ta moja aparatura i prosty jest mój setup. Nie mam tutaj żadnych wyszukanych na razie sprzętów, ale kto wie, być może przejdę swoją drogą na DJI. Natomiast wracając do Tiny Hawk, dlaczego on jest taki fajny? Przede wszystkim ludzie się nie boją, psy, w domu możesz polatać, w biurze nawet, jeżeli masz słabszy dzień i musisz chwilę odpocząć, możesz polatać w biurze czy w przerwie obiadowej. Szybko ładuje się te pakiety i na pewno nie jest to taki dron przytłaczający jak 5-calówka, który już robi dużo zamieszania wokół siebie i naprawdę trzeba mieć sporo przestrzeni do tego i trzeba też uważać, żeby po pierwsze w 5-calówce baterii nie wyczerpać na maksa, a po drugie, żeby też sobie nie zrobić krzywdy tymi śmigłami albo komuś. Zobaczmy teraz w takim razie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne podzespoły i spróbujemy nim polatać. To jest zestaw Bind and Fly,
kompatybilny z osprzętem FRSky, czyli ma taki odbiornik. I w środku, jak widzimy, jest sam kład, jest jeden pakiet LiPo na 1S, a drugi mamy na 2S. O tym trzeba pamiętać, żeby go nie pomylić i trzeba też wiedzieć, kiedy zastosować. Ja tutaj dokupiłem sobie kilka akumulatorów do niego. Mamy też oczywiście naklejki. To, co jeszcze tu jest bardzo sprytne, to jest ładowarka do ładowania równoległego. Można dwa akumulatory naładować jednocześnie. Ładuje się dość szybko, także jest w porządku. Mamy też dodatkowe śmigła, które też można sobie dokupić. One są bardzo tanie. Śmigła działają na wcisk, czyli montujemy na wcisk tylko. Jest też oczywiście prosta instrukcja obsługi i ostrzeżenie o tym, że trzeba oczywiście inny profil zastosować, jeżeli chodzi o akumulatory 2S. Ja latam na 1S i jak najbardziej wystarczy do takich prostych ćwiczeń w domu. Jest też podstawowa instrukcja i informacje dotyczące VTX-a, dotyczące konfiguracji i kontroli samego kłada, także wygląda to w miarę w porządku. I teraz jeżeli chodzi o to, jak ja z nim działam, już wam to pokażę. Działam sobie na taranisie, ostatnio latałem na Zgulem, chyba dzisiaj rano jeszcze. Więc latam na radiu Taranisa. Tiny Hawk jest moim 6. kładem FPV, ale jest bardzo wdzięczny z tego względu, że naprawdę w stosunku do ceny, bo kosztuje około $90 mniej więcej, jest bardzo wdzięcznym kładem. W tej chwili mamy tą wartość dolara w stosunku do złotówki bardzo korzystną, więc można pomyśleć o tym, żeby go sobie sprawić, szczególnie na jesień, bo można nim ćwiczyć też na dworze, szczególnie jak jest taka bezwietrzna pogoda, jak i można nim poćwiczyć też wewnątrz. Tak wygląda obraz i możemy ten obraz nagrać w goglach. Czyli nie nagrywamy na naszym pokładzie, tylko nagrywamy w goglach poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie. Powinno nam się zacząć nagrywać już ten materiał. Widać takie kółeczko w prawym górnym rogu, czerwone, migające. To znaczy, że materiał nam się nagrywa. No to cóż, spróbujemy wystartować nim może, ok? Słuchajcie, polecam Tiny Hawk S i Max Tiny Hawk S wszystkim osobom, które myślą o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z FPV, z FPV, jak niektórzy mówią, dlatego że ten kład jest przede wszystkim odporny, dużo wybacza, pozwala na ćwiczenie zarówno podczas spokojnej, ładnej pogody wakacyjnej, jak i podczas pluchy naszej listopadowej w domu. No i druga sprawa, że też nie jest kosztowny, prawda? Jego eksploatacja, części są tanie, jest dostępny, bo to jest klasyk, znany kład, nic nowego. Można go kupić w wersji ready to fly, czyli razem z goglami prostymi i aparaturą, a można też spasować sobie już istniejące nasze właśnie gadżety, czyli Taranisa, czy gogle Ishina, czy też coś lepszego. Polecam wam bardzo serdecznie, zostawię linki poniżej do obu pakietów i podstawowego, i tego bardziej zaawansowanego. No i cóż, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, życzę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!